I tym samym, szanowni państwo, przechodzimy do punktu drugiego naszej sesji, to jest przyjęcie porządku obrad 35. sesji Rady Dzielnicy 10. Słoszowice. Informuję państwa, że do przewodniczącego wpłynęły wnioski odstąpienie od wymogu określonego w ustępie 4, paragraf 19, regulamin dzielnicy 10. Druk numer 1 przez 356 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Edukacji w sprawie wstępnej listy rankingowej proponowanej zdaniem powierzonej w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w 2014 roku. To jest druk, który państwo macie doręczony. Zatem przechodzimy do głosowania tegoż wniosku. Kto z państwa radnych za przyjęcie tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie. Ja teraz sprawdzę naszą liczebność. Na liście obecności mamy podpisanych 19 radnych, ale rozumiem, że salę obrad opuściło dwoje radnych, tak? Okej. Okay. Zatem 17 głosów oddanych, 17 obecnych. Wszystko się zgadza. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek numer 2 przez 357 przez 2013 autorstwa Komisji Budżetowej w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania priorytetowe dzielnicy 10 na 2014 rok. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma, stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 3, również autorstwa Komisji Budżetowej, w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert organizowanego w ramach rocznego programu współpracy samorządu miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w pierwszym i drugim półroczu 2014 roku. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 4 przez 359 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Budżetowej w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2013 rok pod nazwą Organizacja Imprez Osiedla Patkowice dla SP numer 134 i Przedszkola numer 145. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Nie ma. Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek druk numer 5 przez 360 przez 2013 autorstwa Komisji Edukacji w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli na 2013 rok. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Wniosek będący drukiem numer 6 przez 361 przez 2013 dotyczący projektu uchwały autorstwa Komisji Edukacji w sprawie korekty listy zadań powierzonych z zakresu prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na 2013 rok. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 7 przez 362 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Edukacji w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10. Słoszowice do realizacji w latach 2013-2014. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 8 przez 363 przez 2013 dotyczy projektu autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie przesunięcia środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne z listy ulic do budowy i dobudowy oświetlenia na 2013 rok w ramach zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 rok do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg
chodników oświetlenia na 2013 rok. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 9 przez 364 z 2013 autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. W sprawie przesunięcia środków z zadania inwestycyjnego umieszczonego na liście zadań powierzonych z zakresu budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem na 2013 rok do zadań bieżących umieszczonych na liście rankingowej zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg, chodników oświetlenia na 2013 rok. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Oczywiście wszystkim przypominam prośbę stałą o wyłączenie telefonów komórkowych. Druk kolejny. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Jeszcze na formalności zapytam, czy ktoś z Państwa jest przeciw, czy ktoś się wstrzymał. Nie, stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 10 przez 365 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie korekty uchwały numer 15 przez 190 przez 2012 z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wniosku prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy Dzięki Słoszowice do realizacji w latach 2012-2013 z późniejszymi zmianami. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 11 przez 366 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie korekty uchwały numer 29 przez 308 przez 2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Słoszowice do realizacji w latach 2013-2015. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 12 przez 367 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie korekty listy zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników wyświetlenia na 2013 rok. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk nosi numer 13 przez 368 przez 2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska w sprawie wydania opinii dotyczącej zbycia części działki celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej przy ulicy Ajbisza. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny druk, numer 14 przez 369 przez 2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie korekty uchwały numer 34 przez 353 przez 2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku do prezydenta miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej i wieloletniego planu inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy 10 Słoszowice do realizacji w latach 2014-2015. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek nosi numer 15 przez 370 przez 2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy Cyborkowskiej w Krakowie na następny okres. Znak sprawy MR-02.7123.182.2013.UW. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Druk numer 16/371/2013 dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Sadowej w Wieliczce na następny okres. Znak sprawy MR-02.7123.16.2013.UW. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek to druk numer 17/372/2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Sportu w sprawie podziału środków na zadania powierzone z zakresu budowy, modernizacji prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na 2014 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Kolejny wniosek dotyczy projektu, nosi numer 18/373/2013. Dotyczy projektu uchwały autorstwa Komisji Bezpieczeństwa w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków na 2014 rok. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego wniosku, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Krzysztof? Ja się wyrakowałem. Okej, tylko. Rozumiem, że wysłał Pan za wnioskiem. Zatem wszystko nam się zgadza. Wniosek został przyjęty. Tym samym, Szanowni Państwo, przebrnęliśmy przez wszystkie wnioski, jakie dotarły do Przewodniczącego i możemy głosować przyjęcie porządku obrad. Oczywiście z uwzględnieniem tych wszystkich wniosków, które przyjęliśmy przed chwilą. Zapytuję zatem Państwa radnych, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu porządku obrad dzisiejszej sesji. Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty.